ma na belce startowej najstarszy uczestnik tych zawodów, 36-letni Manuel Fettner. No, niedawno można powiedzieć, obchodził 20-lecie swoich startów w zawodach najwyższej rangi w skokach narciarskich. Wielu startujących zawodników mogłoby być już jego synami, ale on nadal utrzymuje bardzo dobrą formę. W piątkowych kwalifikacjach był 12, wczoraj 18. W konkursie rangi letniego Grand Prix to trzeci zawodnik ostatniej zimy w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego. Manuel Fettner już wzbił się w powietrze, dobra prędkość na progu. No i także bardzo daleki skok, ależ go tutaj poniosło w tej końcowej fazie. Dostał jeszcze dodatkowy podmuch. Już wydawało się, że gdzieś tam za tym 120 metrem będzie lądował, a on poszybował daleko poza 130. 137,5 metra to wyrównany letni rekord obiektu Andersa Fanemera sprzed 5 lat. Ależ nam sprawił niespodziankę Fettner, no kto mógł przypuszczać, wydawało się, że to będzie trochę ponad 120 metrów, ale ewidentnie na dole pojawił się wiatr i ten doświadczony Austriak to wykorzystał. Odjętych, jak widzimy, 21,2 punktu, z czego 24,8 za wiatr o sile 2,3 metra na sekundę pod narty. No takiego podmuchu nikt tutaj jeszcze nie miał podczas tego weekendu.